Cześć, hejka i witam Was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle Durell i teraz my będziemy tutaj oglądać, co ta osoba, którą właśnie znasz, którą może bardzo lubisz, może to być sympatia jakaś, może to być kolega, koleżanka, co oni właśnie naprawdę lubią, respektują, właśnie jakie cechy od Ciebie naprawdę oni bardzo lubią, tak? Mogą tutaj też być jakieś miłosne uczucia, ale nie chcę tego obiecać. Jest to właśnie taki orakel, gdzie my będziemy widzieć, co ta osoba ocenia do Ciebie. Bardzo Wam dziękuję, że Wy mnie tak bardzo oglądacie. Naprawdę. To tutaj Polska mnie naprawdę najbardziej ogląda. Bardzo, bardzo za to dziękuję Wam, tak? Na pewno też właśnie jesteście subskrybowane, a jak nie, no to proszę właśnie subskrybować do mojego YouTube kanału i dać właśnie tutaj te małe ten, żeby naprawdę mieć te wszystkie informacje. Każdą niedzielę my mamy tutaj filmiki po polsku, ale też w innych językach, ale zawsze będzie polski. Tak, dzięki Wam też bardzo za ciupek, albo jak się nazywa, co sorry za mój polski. Ja spróbuję z Wami właśnie mówić po polsku więcej, tak? No właśnie. My tutaj właśnie mamy trzy małe orakel. Ten pierwszy orakel jest tutaj. Ten kamieniek. Drugi będzie tutaj ten kamieniek, to jest taki czarny. Lawa to z tym, to jest na masaż taki kamień. Można też na gorąco robić ten kamień. I będzie tutaj ten kamień też. Możecie też trzy osoby zrobić, koleżanki, ktoś z rodziny, sympatia, mąż, żona, tak? Ok? Ja, tak jak Wy chcecie. A my teraz właśnie ruszymy tutaj i zaczynamy z tym kamienkiem. Co właśnie ta osoba tutaj ocenia bardzo? Jak myśli o Was, tak? Co to są też może za uczucia też, tak? My będziemy widzieć. Że Wy jesteście wątpliwi. Oni myślą, że Ty jesteś bardzo wątpliwa, że Wy jesteście bardzo wątpliwe ludzie. Też jak Wy umiecie się dobrze nudzić, tak? Inne ludzie, jak oni dużo muszą pracować dużo godzin. Coś, co naprawdę ich nudzi, tak? Jakąś robotę, albo coś takiego, albo jakaś sytuacja w życiu, która jest nudziarą normalnie, tak? Ludzie normalnie są potem bardzo takie złośliwa, albo chcą właśnie coś zmienić. No to jest faktycznie też, to ja taka jestem, jak ja coś nie lubię i to też jest normalne. Jak tak coś bardzo długi czas trwa, co właśnie nie jest w interesie, tak? To oni tutaj myślą, że Wy jesteście bardzo wątpliwi. Wy umiecie naprawdę też takie roboty robić w biurze godzinami. Może to być coś takiego. Może nawet Wy jesteście w takim zawodzie, gdzie Wy w biurze jako sekretarka może, albo nie sekretarka, nie chodzi czy tam jest to szef, albo sekretarka, albo co, ale takie wiecie o co chodzi. Wy to umiecie. Wy bardzo, bardzo takie, to są więcej takie wodne energii, te kubki tutaj, tak? Albo kielichy. Ale tu mi przychodzi taka energia od panny. Jak Wy, to znaczy tutaj też jakoś, ja bym się nie zdziwiła, jak Wy w komentarzach pisacie, że jesteście panny ze znaku albo co, tak? Ale nikt nie musi być panna ze zodiaku. Może być ziemny znak, bo tutaj bardzo na tej ziemi właśnie ta osoba siedzi. Wy wiecie, czy Ty jesteś ziemny znak albo nie. Nie musicie być. Wy też możecie być inny znak. To tutaj nie zależy. To nie jest... wiecie, to nie chodzi o to. Chodzi tutaj o to, że Wy umiecie naprawdę ten dalszy cel widzieć. Dalszy cel Waszego życia i że się właśnie, że dobrze jest dla Was teraz się nudzić i potem będzie właśnie, no oczywiście też jak to jest jakaś robota, która jest bardzo nudna, no to potem też będą pieniążki, tak? Jak taki człowiek trochę wytrzyma. Wy umiecie wytrzymać, tak? Ale w taki bardzo, wy też jesteście bardzo takie, jak to można powiedzieć? To wszystko mnie tutaj przychodzi. To czasami właśnie jedna karta mi tak dużo mówi, a czasami właśnie nie potrzebuję tego, właśnie tarot chce mi właśnie pokazać więcej kart. To zawsze tak bardzo zależy, tak? No i właśnie tutaj wy też jesteście jak to powiedzieć, Fels in der Brandung po niemiecku, tak? Wy też jakby jakaś wojna wybuchła, to wy takie jesteście takie spokojne ludzie jakoś, tak? Taki spokój normalnie, tak? Też jak sytuacje mogą być nudne, może nie takie łatwe, to wy jesteście bardzo spokojni, okej? I to oni lubią bardzo, tak? I wy też wiecie, kiedy działać szybko, a kiedy nie działać szybko. To jest to wy naprawdę to rozróżniacie. Wy też możecie mieć temperament, możecie mieć, tak? Ale wy też wiecie bardzo, że kiedy mieć temperament, a kiedy nie. Kiedy się głośno śmiać, a kiedy w jakiejś sytuacji nie, tak? Kiedy wypada i kiedy nie. Ale wy też macie dużo ruchu, może też być, że można z wami wszystko, co ruch jest, dobrze zrobić. Może iść biegać razem na dwór, tak? Robić jakiś sport, to wszystko z wami jest możliwe. Jak to teraz nie pasuje, bo to jest ogólny orakel, kochani, tak? Jak teraz to nie pasuje, to może być, że wy też jesteście żywi właśnie w inny sposób. Ale wy wiecie, kiedy być żywi i kiedy nie. Może z wami iść na zabawę i naprawdę taka bardzo żywa zabawa, to wszystko, ale wy też wiecie, kiedy właśnie naprawdę przestać pić na przykład, tak? Tutaj jest taka bardzo żywa energia i tutaj bardzo zależy, jak ty ten człowiek znasz, tak? Jak to jest jakaś seksualna afera, to tylko dla małej części. To ten człowiek lubi to, że można was zadzwonić i wy nie marudzicie. To tylko dla małej części. Jak tego nie chcesz, proszę się sobie nie dać, ok? Ja wiem, że dużo ludzi tutaj o miłości pytają, dlatego ja tu teraz też tak wyraźnie mówię. To też może być tak sobie, że normalnie, no dobra, można tam dzwonić. Tak? Dla innych chodzi tutaj o to, że oni naprawdę no, te cechy, które ja powiedziałam, lubią i też myślą oni, że wy jesteście w jakiś sposób seksowni też atrakcyjni, no bo tutaj te buławy są takie bardzo ogniste, tak? To też jest tutaj, że wy możecie dużo problemów dźwigać i teraz to też zaś zależy, jaki człowiek to jest. Jak to jest człowiek, który to wykorzysta, a wam niedużo da, tylko albo jak to jest jakaś koleżanka, która zawsze mówi o problemach, no bo wy zawsze tak fajnie słuchacie, no to jest dobrze, jak to jest, jak oni też słuchają, tak? Wiecie, o co chodzi? Ale oni też lubią, że można też ładować na was. Jak to jest przyjaźń taka, która jest taka bardzo, że ty też czasami ładujesz na nich, tak? I też oni słuchają twoje problemy albo coś takiego i to jest, i ty wiesz, że ty tyle dasz, jak ty też dostaniesz, no to jest to, że oni też wiedzą, że ty możesz dużo pracować, dużo godzin pracować, możesz wszystko sobie słuchać, tak? Też całe problemy słuchać, ale jak chcesz, że to jest jakaś sympatia, która właśnie macie traktować jako księżniczka, no to ja tego nie widzę. Oni lubią, że ty właśnie dźwigasz, tak? Czytam. A jak to jest? I teraz jeszcze inna scena, jak to jest człowiek, którego znasz od fitness studio, jak to, albo jakiś kumpel na sport, albo jak to się mówi, gdzie tam się idzie do tego studio i tam można sobie robić sport i tam też można dźwigać te wszystkie, żeby fitness robić. to jak to jest taki kumpel NATO, no to jest coś dobrego, no bo oni widzą, że z wami można naprawdę fajnie robić sport albo coś takiego, ok? Nie? I teraz każdy musi sobie wiedzieć, co za osoba to teraz jest. Oni lubią, że wy nie chcecie decyzji od nich, że wy akceptujecie fleksybilność. Jak to jest jakaś sympatia, no bo ja wiem, że większość o miłości mówią, tak? Jak to jest sympatia na miłość i ty chcesz z nimi relację, no to oni lubią właśnie ten luz. I teraz każdy może sobie pomyśleć, czy to jest dobre czytanie, albo nie. Wiecie, o co chodzi? Okay? Kochani, to właśnie był pierwszy. Jest to ogólne czytanko. Ty już widzisz, że ja właśnie ciebie nie znam. Ja właśnie oczywiście nie wiem, kto na co tutaj ogląda, albo na kogo, no bo to jest właśnie ogólne bardzo. Zawsze możecie mi też napisać i jest też możliwe mieć osobiste czytanie ze mną. Właśnie na dole jest informacja. Ja pracuję z kartami. To jest właśnie taka najszybciej, no właśnie najtańsza rzecz, którą można właśnie pytać, o co tutaj chodzi. Ale ja też kombinuję karty ze systemami numerologia, astrologia, human design, ale to zależy na wasz temat, tak? Podaję wam właśnie informacje, możecie sobie przeczytać tego, jak chcecie. To był właśnie pierwszy orakel, dziękuję wam bardzo. I teraz my ruszymy do drugiego orakel, to będzie tutaj ten kamień, ten czarny, jak wy sobie chcecie na ten czarny, ok? Dobra. Ja mam nadzieję, że wy macie dobrą niedzielę. To ja nie wiem, kiedy ty oglądasz ten filmik. Właśnie zawsze w niedzielę są nowe filmiki ze mną. No właśnie, ale jest to bezczasowy orakel. Możecie zawsze te filmiki, wybierz karty oglądać, to nie muszą być aktualne, tak? Chodzi to o temat, jak wy sobie czujecie, że ten temat pasuje do was, chcesz właśnie tego wiedzieć, no to jest to dobrze, ok? Pierwsza karta. Co oni lubią o was, że wy naprawdę, i co jest dobre, to mi się podoba, że wy możecie też, nie boicie się być złośliwi. Jak coś jest bardzo negatywnie, czasami normalnie są negatywne sytuacje jakoś w życiu, a nikt naprawdę nie powie coś na to, tak? Także normalnie każdy dzień kogoś bije jakoś, ktoś bije swoje dzieci, jakiś sąsiad, a żadny sąsiad jakoś nie idzie tam i mówi, proszę pana, to kurwa, to ja cię zabiję, jak ty jeszcze raz bijesz twoje dziecko. A oni lubią, że wy jesteście tacy, że wy idziecie i też normalnie ten ryj otwieracie, ok? No bo trzeba tak zrobić, no bo inaczej, wiecie co, to ja myślę to. Że no bo jak naprawdę są negatywne rzeczy, no trzeba się wypowiedzieć. Wy możecie się wypowiedzieć. Może też być, że wy jesteście jakoś tam szybko złośliwi albo coś takiego. Oni to jakoś lubią, coś z tego lubią, tak? Jak ty teraz wiesz, tak, że wy się zawsze kłócicie, że ta osoba ci powiedziała, że tego nie lubi, że to ma się zmienić, no to wiesz, że to nie jest coś pozytywnego. To jest więcej krytyka, tak? Ale jak to jest coś, co odświeża, jak wy jesteście w pozytywie taki ludzie, które naprawdę jak widzą, że jakaś rzecz jest zrobiona, która jest nielegalna, która się tak nie robi, kuźwa, tak? I tak dalej. I wy to wypowiedzacie, to jest to pozytywny komplement tutaj. Ok? Co oni jeszcze lubią o was? To ja muszę teraz oglądać te karty w ten sposób. To dla mnie jest łatwiej. Co oni lubią o was? Też znowu to samo jakoś. Oni lubią, że wy... Oni lubią, że wy wiecie, kiedy pokazać uczucia i kiedy nie pokazać te uczucia. Wy też reflektujecie nad tym, kiedy coś pokazać, jakieś uczucia, czy to jest złość, albo czy to jest uczucie No te wszystkie takie niby negatywne uczucia, jak tam być smutny, albo złośliwy, albo coś takiego. Że wy wiecie, kiedy to, albo do kogo to pokazać i do kogo nie. Oni też myślą, że wy jesteście inteligentni w tym, że wy jesteście emocjonalnie inteligentni ludzie. I oni to lubią bardzo. I że wy też możecie manipulować, to mi też przychodzi, wy też możecie, wy jesteście sprytni, wy też możecie jakoś, też możecie manipulować, ja? I manipulować nie zawsze jest złe. Tutaj manipulacja może też być coś pozytywnego. Wy też możecie tak iść do grupy jakiejś i z każdym człowiekiem mówić i tak robić, że każdy człowiek was z tej grupy ufa wam. I potem wy te wszystkie tajemnice będziecie wiedzieć. Jak ty pracujesz w jakimś FBI albo u policji i chodzi tutaj o takie kryminalne rzeczy, to tutaj jest absolutnie komplement od kolegi. Okej? Ale jak wy lubicie manipulować, tylko żeby manipulować i jest to negatywne i ten człowiek się wściekał na was, no to ty wiesz, że to nie jest komplement tutaj, ten orakel. Niby też ten filmik tak właśnie ten tytuł ma, co oni lubią, wiesz? Wiecie, o co chodzi, tak? To nie wszystko jest tylko różowy ten. No bo właśnie ludzie, którzy tutaj oglądają mój orakel, są bardzo, bardzo różni. Są bardzo pozytywni ludzie, ale też ludzie, którzy mają problemy też, tak? No bo inaczej człowiek, dlaczego człowiek ogląda tarota? No bo lubi może też ta cała rzecz, czarownicy i tak dalej, to ja taka jestem. Albo też zawsze ma coś do rozwiązania, to też tak właśnie, no częściowo ja też taka jestem, tak? Że trzeba też trochę czasami coś rozwiązać. Ale właśnie są to bardzo, bardzo różne powody, dlaczego ludzie tarota oglądają, ok? I właśnie te pierwsze karty nie są zbyt pozytywne, no właśnie. Ale jak ty wiesz, że ta osoba się uśmiecha, jak ty przyjdziesz, że ta osoba właśnie ci już powiedziała coś takiego, to oni też właśnie te cechy lubią, to oni też te cechy oceniają, tak? Ale jak te cechy są w negatywnie i oni myślą, że ty manipulujesz jakoś w negatywnie, no to oni tego właśnie nie lubią. Ale ja myślę, że większość z was absolutnie pozytywnie tutaj jesteście, ok? Ale ja tylko chcę powiedzieć, dobrze? Tak? To są te wszystkie rzeczy, które właśnie mi mówi ten tarot. Król, aha, a ja. Też fajnie, wy umiecie też robić pieniądze właśnie z grupą. Wy możecie też być właśnie jak... Możecie też pracować z dużo ludzi albo sprzedać produkty, rzeczy do grupy ludzi. Czy to jest przez internet, czy to jest przez YouTube, czy to jest normalny sklep w tym na miejscu, gdzie ty mieszkasz, gdzie wy jesteście. To nie zależy. Tutaj właśnie mi mówi tarot, że oni też lubią, że wy możecie robić pieniądze tutaj z grupą. Tak. Wy też jesteście sprytni, jak robić właśnie kasy i pieniądze. Tak? I oni też lubią, że wy macie jakąś autorytetę, albo jak nie masz tam za bardzo tak autorytety, że każdy by powiedział, o to on albo ona ma taką autorytetę, no to wy możecie manipulować autorytetą i też dostać od nich, czego ty pragniesz. To jest to, co ja tutaj widzę dla drugiego orakel. Dziękuję wam. Właśnie są to ogólne orakel, to ja ciebie właśnie tutaj osobiście nie znam. Możecie zawsze mieć też osobiste czytanko. Dalsze informacje przez e-mail proszę. Na dole jest mój adres e-mailowy. Jest to bezpośrednie. Nikt nie zamawia nic, jak mi po prostu najpierw napisze. Dobra, dziękuję. I teraz wyruszymy do tego trzeciego. Co oni o was lubią? Że wy umiecie decyzję zrobić. Wy jesteście bardzo zdecydowani ludzie. że ta decyzja jest bardzo dobra szansa na miłość. Tutaj nawet oni może was kochają, ok? Ja myślę, że ten orakel jest najwięcej taki miłosny orakel, ok? Może oni wiedzą, czego ty chcesz, na co ty się właśnie decydowałeś w życiu i w to i tak ruszysz, czy z nimi, albo bez nimi. Jak to tak bardzo z tobą nie rezonuje, no to tutaj mogą być, owszem, romantyczne uczucia do was, tak? Tak, jak to jest romantyczne, to wy też jesteście człowiek, którego można właśnie się ożenić. Mhm. I że właśnie ta decyzja, która też może być razem zrobiona, to może być ślub, nie musi być ślub, to też może być dobry kolega i można tutaj coś startować z tym kolegiem albo koleżanką, ale oni wiedzą, że ta decyzja, która już jest zrobiona albo można razem zrobić wspólnie, naprawdę kieruje karmę, tak, że to normalnie też robi, jak była zła karma przedtem, to będzie lepsza karma przez tą decyzję bardzo. I oni też lubią, że wy jesteście inteligentni, że wy też macie równą wagę, że wy też bardzo umiecie oceniać sytuację prawidłowo, tak? Może też nawet być, że wy pracujecie przed sądem i musicie jakieś decyzje zrobić. Czy to idzie do ciupki ten człowiek, albo nie. Może, no nie wiem, tak? Dla paru z was może, nie wiem, ale nie trzeba, tak? Wy macie też taki... Wy też myślicie trochę tak, jak ktoś, który by pracował na sądem albo coś takiego. Znowu na głowie te 3 kielichy. Ty widzisz ludzie, ty też widzisz, kto jest warto mieć więcej kontaktu i który nie. Ty też, to oni też lubią, ty też widzisz, z kim masz do czynienia, tak? Ty też nie wierzysz głupoty, co ludzie ci opowiadają. Ty właśnie widzisz, z kim masz do czynienia. Ty możesz prawdziwego charakteru od kogoś widzieć. Bardzo dobrze widzieć i ty umiesz dobrze oceniać, to oni to widzą. Co jeszcze? Że jesteście kuźwa i to ja muszę powiedzieć, to jest miłosne, że wy jesteście bardzo seksowni i że wy też jesteście romantyczni, jesteście seksowni, można się zakochać w wami. Oni na pewno też są zakochani, to ja to też widzę tutaj dla większości z was, ale dalej to jest ogólny orakel, ale ja tego widzę, to tutaj oni też chcą, oni też bardzo właśnie was lubią też fizycznie, tak? I wy jesteście bardzo seksowni, wy też wiecie, jak właśnie komu dać seksualność i komu nie, no oczywiście to chyba jest, no, mam nadzieję, ale nie inaczej też, jak to dać tą seksualność, ile dać tej seksualności, tak? Wy jesteście sprytni w tym i wy też jesteście piękni, seksowni i no dobry mecz, dobry kandydat na coś prawdziwego, okej? Okay? A jak to jest jakaś dobra koleżanka albo kolega, to oni myślą, że z wami można też dużo aktywnie robić tutaj, decyzję fajną robić, mieć też właśnie dobry czas razem, z wami też można naprawdę iść dobrze na zabawy tutaj i wy też jesteście inteligentni, ale też żywe. To bardzo podobno jak te inne orakle też, okej? Okay? Moi drodzy, ja myślę, że to bardzo, bardzo ładny i pozytywny orakel to był. Ja wam bardzo dziękuję. Ja tutaj trochę coś zmieniam na moim kanału. Coś tutaj, jakąś dekorację tutaj zmieniam. Dużo mam do roboty właśnie w ten weekend, kuźwa. No dobra, ale naprawdę kocham to robić dla was. Wiecie co, to ja wam życzę wszystkiego dobrego, dużo dobrego czasu. Jak mnie potrzebujecie, to możecie też mieć czytanko ze mną. Ściskam, całuję i ja tutaj dalej będę sobie robić. No i życzę Wam fantastyczny czas. Wasza Michelle. Pa, pa!